Jak widzicie, mam tutaj krewetki, które są już umyte, tylko je po prostu obiorę i pokażę Wam, jak przygotować takie krewetki w sosie miodowym. Krewetki obrane, więc teraz czas je przygotować. Na patelnię wlewamy trochę oliwy, kilka łyżek stołowych. Do tego dodajemy 1 stołową łyżkę masła i podgrzewamy całość, żeby po prostu to masło się rozpuściło. Dzięki tej metodzie masło nie będzie się przypalać. Jeżeli chcecie, możecie zamiast tej metody użyć samego masła klarowanego. Ale że mi się skończyło, to robię tak jak widzicie. Na rozgrzany tłuszcz układamy szybciutko krewetki i smażymy je z dwóch stron około 3 minut, nie dłużej, bo jeszcze coś będziemy z nimi robić. Krewetki posypujemy teraz czosnkiem, no i przez chwilę, tak jak powiedziałam, je podsmażamy. Jak już ładnie krewetki podsmażycie, to szybciutko ściągamy je na jakiś tam talerzyk czy do miseczki i pokażę Wam teraz, jak zrobić banalnie prosty sos miodowy do tych krewetek. Także zostańcie do końca i oglądajcie. Na ten sam tłuszcz dajemy troszkę papryczki chili, dalej dodajemy trochę suszonego imbiru, przyprawy zamieszajcie, no i teraz do tych przypraw dodajemy 2 stołowe łyżki miodu, najlepiej wielokwiatowego. Dalej dodajemy 2 stołowe łyżki sosu sojowego, całość zamieszajcie. No i teraz co robimy? Do tak przygotowanego sosu ponownie wrzucamy krewetki, dosłownie na kilkanaście sekund. Chodzi o to, żeby ładnie je teraz wymieszać i żeby się ładnie obtoczyły w tym całym sosie. Po chwili wyciągacie krewetki na jakiś tam talerzyk, polewacie krewetki sosem i posypujecie posiekanym koperkiem lub szczypiorem lub na przykład kolendrą i do tego gotujecie ryż z warzywami lub na przykład podajecie takie krewetki z makaronem ryżowym. O Jezu, jakie to jest dobre. Poczekajcie, niech troszeczkę te krewetki przestygną, żeby nabrały tego smaku. Mmm. Mm-hmm.